Czat. Wszystko działa. Poza tym, że mam złą postać, to wszystko działa. Cześć sobie. Zapomniałem, że sprawdzałem w międzyczasie rzeczy dla Civica. Dla Civica czy dla Shina? Dla Shina, sprawdzałem nie dla Civica. Shin chciał, żebym mu sprawdzić jedną zbrojnię, jak się polsko nazywa. I musiałem przez to na innej postaci być. Jak tutaj jest postać, którą graliśmy na streamach? I dlaczego Spinki? Pewnie Spinki, tylko który Spinki? Biorąc pod uwagę, że Paruk jest chyba ten na 38. Zaraz zobaczymy. Uroki posiadania zdecydowanie za dużej ilości zapisów. Mam kosę, więc to może być ta postać. Tylko jednocześnie ta kosa chyba ma za wysokie wymagania względem moich statów. Jeżeli dobrze pamiętam. Unless? Nie, mam 16, 21, 24. Czyli chcecie mi powiedzieć, że mogę je używać w tej chwili? I mam ją na plus 2? Doskonale! Żeś nie omijać. I nawet nie faceluję. Dosłownie lepiej być nie może. To jest jasne, witam. Czy ja mogę sobie założyć jakiś lepszy sprzęt niż ten, który mam? Kind of. Na tym już będę miał heavy load, to może nie. Proszę się nie przestraszyć. Nie, zostanę przestraszony, tylko nie to. Hello. Dobry. Dajcie znać, jeżeli dzisiejszy nie jest za cicho, bo ostatnio go ściszałem i może być za cicho. A ty mi daj streama. A ja ci dam streama. Miałem problem ogólnie, bo nie chciało mi wyłapać Eldena przez chwilę i dlatego nie dałem go na tym. Na Discordzie. Alright. Cicho bardzo. Już to naprawdę nie podgłaszaj się. Tak, nie zamierzam. Mówiłem, że ty tam zarządzisz. Teraz powinno być lepiej. Cześć, jaki? Hello. Jak tam idzie pisanie? Dobrze, właśnie skończyłem na, może nie na dzisiaj, ale na teraz. Napisałem, jestem od kolejną stronę do przodu, więc jest całkiem decent. Słuchaj, jedna strona dziennie. No wiesz, to tam jutro na przykład nic nie zrobię, bo jutro pewnie będę późno w domu. Wyjdę do pracy rano i wrócę pewnie koło 10, 11. Jedna strona dziennie brzmi chyba za wolno. W sensie? W sensie... Żebym nie zdążył? Tak. Mate. Ile? Jeszcze raz, ile masz, ile potrzebujesz? Potrzebuję... poniżej 70 będzie dobrze. Jeden to też jest poniżej 70? W sensie, no... przedział jest chyba jakoś, nie wiem, 50, minimum 50... minimum 50, 50 pewnie. Tak, minimum 50, max 70 raczej. W niektórych katedrach, nie w mojej, ale w niektórych katedrach prowadzący mówili, że wprost, że na przykład z międzynarodowego u nas. Aha. Profesor powiedział, że powyżej 65 stron nie otwiera pliku. O, Że nie piszesz magisterkę, a nie doktora, człowieku. A, to u nas nie kojarzy, bo jakieś górne limity. Dolne? Dolne oczywiście, że trzeba mieć przynajmniej ileś, ale górnych nie kojarzy. Ale zależy od, to zależy od prowadzących, tak, oczywiście. Zależy oczywiście od prowadzących. Aha. Chyba tutaj O! Hello! Cześć, Sevik. O, cześć, Sevik. Hello. Co ty robisz, chłopcze, kolego? Odpoczywam. Właśnie chciałem powiedzieć, że ostestowuję się. Yes. Słusznie. Polecam taki styl życia. Tak jest. Mogę zamiast streamować, to mogę po prostu się podczepiać pod innych streamy. Do. Piękne. Tak. Ja postreamuję jutro. Nic mi nie mów o zakupach, Sebastianie. Ja przeszedłem dosłownie wczoraj przeszedłem finala 7. Myślałem sobie, że będę wolny na chwilę od finali. Przychodzi mi gdzieś świeżo po północy mail na Deku Deals. Final Fantasy 16, 50% off. Najlepsza oferta w całej historii. Doskonale. Witam chat. Hello chat. Kupiłeś już? Jeszcze nie. Zamierzasz? Zamierzam. Dzisiaj dostałem wypłatę, ale raczej nie spodziewałem się, żeby zeszło poniżej 50. Chyba, że... Ej, to wiesz.
Chyba, że nie wiem, miałbym czekać na jakąś wersję Deluxe, która będzie przeceniona i będzie miała DLC, bo to jest czysta gra. To może być po prostu na PC, mogą to wydać. Bo tak samo, tak była wydana 15. Możliwe, tylko powiem tak, jeżeli mam czekać Bóg wie ile, aż może łaskawie zapoje do 16 na PC. Znaczy już jest zapowiedziana, że jest, w sensie nie ma daty, jest powiedziane, że jest produkcja. Ja wiem, że jest produkcja, ale wiesz, to, że jest produkcja, może oznaczać, że będzie w 2027 równie dobrze. Ona była chyba równolegle w produkcji, więc wydaje mi się, że to jest tylko kwestia tego, żeby się exclusivity deal skończył. Bo ona była w produkcji, jestem niemalże pewien, że ona była równolegle w produkcji. Znaczy też nie ukrywam, że wydaje mi się, że PS5 jest w tej chwili silniejsza niż mój PC, więc... Okej, okay, fair enough. Więc poza jakimiś rzeczami typu mody, aczyki na Steamie, to nie mam powodu, żeby w podobnych cenach oczywiście kupować się na PC. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jasne. Dobra, tu przed chwilą dosłownie spadła linia, po co? Coś chciałem powiedzieć. Dzisiaj dzień zakupów widzę, bo właśnie Sylwia się chwali, że się obkupiła. Ja dzisiaj kupiłem chyba z 8 różnych tekanek herbat i będę testował. Ja dziś kupiłem Pepsi. Ja wczoraj w Lidlu kupiłem, bo były 4 paki. Nice. I dzisiaj mnie wysłali po zakupy w pracy, więc musiałem przynieść kurwa 15 kartonów mleka. Na pleckach. Dzień zakupów dzisiaj. Wszyscy coś kupują. Ale ja sobie tak zdałem sprawę właśnie, że dawno nie jadłem czekolady, ale to z tego powodu, że ja mam ogromny problem z tym, żeby wziąć sobie na przykład kostkę czekolady, dwie kostki czekolady czy coś. No, ja mam tak samo. Dosłownie jak dasz mi czekoladę, to ona cała leci od razu. No, ja właśnie na tym powiem, że wiesz, nawet sobie kupię tą jebutną dużą Milkę 300 gram. Nope. Na następne urodziny ci kupię tego, wiesz, tego największego, ten cały pociąg, kurwa, Toblerona. Ale wiesz, że to niewiele zmieni? No wiem, mówię, otworzysz go tylko z jednej strony i sobie wsypiesz do dzioba. Dobra, czy z tymi ptaka... No, okej, nieważne. Chciałem zapytać, czy da się z nimi nagrać kontery, ale widzę, że ptaszy do sobie polata na dole. Coś ci chciałem powiedzieć, swoją drogą, drogi Jacku. Boję się. W stacji tego, że wydałeś na siebie wyrok, mówiąc, że dostałeś wypłatę dzisiaj. Nie kupuję z nią bejców? Właśnie, wszedłem na Discogsy. Ja nie przeczę, że jest to bardzo dobry soundtrack, ale nie kupuję. Już się zepsuł się. Miał ten jeden moment, że faktycznie chciałem. Miał, ale niestety Xenoblade'cy stwierdziły, że są dummy. Xenoblade'cy nie chciały wtedy. No. Wiesz, to jest jeszcze gorsze. Ja wciąż twierdzę, że to mój ulubiony są tak tylko do tej pory, pomimo tego, że grałem w Ibefa. Nie. Słyszę to. Ja to słyszę! Co masz na myśli? Rozpisywałem na czacie. Wzbudzasz PTSD. Czemu ta część działa? Na ptaki? Czy muszę coś kupić? Chcesz jakiś soundtrack? Nie musisz nic kupić i nie chcę żadnego soundtracka. Ochudwa? O Boże, ochudwa. Kurwa, ja ten patrzyłem na Twitcha i miałem taki śmieszny moment, że dziś nie miałem się dokładnie był. To samo. Okej. Patrzyłeś i usłyszałeś dźwięk śmierci, kiedy jeszcze się nie żył. Halo, tak, czemu mi się to nie zgadza? Halo, Shinji, czemu masz taki delay względem... Czemu masz taki desynk okropny? Halo, Shinji, na pewno? Nie więcej. Zastanawiam się z postacią Shinji'ego spadającego. Słuchaj, jak to mawia znana piosenka It all comes tumbling down. Tumbling down, tumbling down. Uj. O, nawet nie wiedziałem, że to się da wlądować. To ciekawe. Na gałązce chyba przycupnąłeś. Okej, tym razem się udało. Nie wiem, czemu wcześniej nie chciałem mi zaliczać. Bo też próbowałem grać tam to robić na tych ptakach i mnie bił bez to. Weird as shit. Jeszcze jedną rzecz muszę sprawdzić. Jeszcze jeden soundtrack. No.
Po prostu w każdej możliwej konfiguracji, dopóki nie rozgryza, z którymi te Xenoblade'cy nie powodują chorego kosztu wysyłki. No, Boże. Pojebie mnie. Nie żartuję, mnie nikt mnie przed tym kurwa nie zatrzyma. Oh baby. Rozumiem, że stało się twoją misją dziejową, żeby te Xenoblade'cy móc za jakąś sensowną stawkę. Tak. Dokładnie. Wyrzuć Dark Matter? Nie, Dark Matter niestety, a przydałoby się. Jacek, oni naprawdę, kurwa, odejmują VAT. To nie jest żart. Oni odejmują VAT od pewnego momentu. You to VAT, nie jest kurwa... You VAT, mate? To nie jest żart. Jakby to tak naprawdę opłaca się robić po prostu duże zakupy, żeby nie płacić VAT-u? I mean, to jest to, co... My robiliśmy, tylko nie do takiego stopnia, aż żeby te VAT odejmowali, ale ja jestem otwarty na spróbowanie. Oh god. To jest problem znowu. Jestem otwarty. Dosłownie opłaca się bardziej kupić 4 albumy niż 3, bo na 3 jeszcze mam, na niektórych połączeniach mam VAT, a na 4 już nie mam VAT-u, a cena jest bardzo podobna, więc... Wiedziałem. Czy ja właśnie... O Boże, dostałem przez ścianę i gdy? O Boże, zostają we mnie. W ogóle nie wiem czemu wydawało mi się, że jak kończyliśmy zeszłego streama, to nie miałem jeszcze statów na tego. Na kosę. Nie wiem, nie pamiętam. Miałem dosłownie na styk. Nie pamiętam dobrze. Nikt nic nie pamięta. Nie Eldeniłeś w międzyczasie, nie? Nie. Ja Eldena tylko na streamach ugrywam. Miałem ostatnio zdecydowanie inną grę do przechodzenia. Tak. Raptem 102 godziny. Normalne. Yep, fakt, gdybym chciał zrobić setkę, to bym miał dodatkowo jakieś 60 pewnie. No, pewnie tak, bo... Znaczy, ja wiem, że mógłbym skipować sporo rzeczy, że nie muszę minigierek przechodzić po raz kolejny, ale samo przechodzenie chapterów jest dość długie. Ostatnia lokacja jest trochę jak ostatnia lokacja, znaczy przedostatnia lokacja efektywnie w remake'u. Że jest długa. Boss Gauntlet, który trwa 3 godziny? Nie, nawet nie chodzi mi o ten, nie chodzi mi o ten Boss Gauntlet, chodzi mi o poprzedni chapter jeszcze. A. Okay. Że jest to lokacja długa i momentami się dłuży, po prostu. Okej. Coś trochę jak laboratorium w remake'u. Laboratorium mi się ani trochę nie dłużyło. Ja pamiętam, że miałem taki problem z laboratorium, że ono... Tak do połowy było fajne, a potem już było takie... zabierzcie mnie stąd. Mi się podobało, bo ten jakby... Dodanie tam Reda, który jakoś mimo tego, że nie był grywalny, że pozwalało ci, gra ci pozwalała z nim interaktować, było na tyle fajną nowością, że mi jakoś przestało przeszkadzać to laboratorium. Właśnie wiem, że to jest common complaint chyba, że to laboratorium się dłuży. W sensie no bo ten Dead Realm jest bardzo długim miejscem. W nim tam się można pogubić. W ogóle mógłbym przysiąc, że ten... Że Vincent miał być taką postacią jak Red w Rebirthie? Nie jest. Nie. Nie masz ani jednego momentu, w którym on jest choćby AI Party Memberem? Czy Red też nie był AI Party Memberem w remake'u? Nie, w remake'u. On był... W remake'u on walczył. Po twojej stronie. Wydaje mi się, że był tylko na zasadzie, że wydawałeś mu polecenia, żeby ci przełączał przyciski w laboratorium. Mi się wydaje, że on był tak, jak Shinji mówił. Wydaje mi się, że był taki moment, gdzie Red normalnie nie miałeś nad nim kontroli, w sensie nie miałeś jego abilitek, nie mogłeś niego zmieniać, to ale ten... A to nie pamiętam. Nie, honestly, nie przypomnę sobie, nie jestem pewien. Możecie mieć rację. Ale... Wydaje mi się, że zresztą ludzie na podstawie tego Reda próbowali otworzyć grywalne. Okej, rzeczywiście, to zatrybiło mi teraz, mogło tak być. Fajny ten weapon art. No, on jest, jakby to, że on ci daje trochę to pionowe, jakby pionowe poruszanie się jest fajne, bo tym idzie niektórych rzeczy unikać.
Tak się zastanawiam odnośnie tego pytania, serwicze, jakieś minigierki. A mi nie sporo minigierek są w porządku, w delfiny chociażby moim zdaniem są całkiem fajne. Minigierka z kaktuarami jest w porządku, jeżeli nie gra się akurat Aerith, czyli przez połowę czasu. Również Shinji na doradztwie średnio co 15 minut. Zabierzcie mnie kurwa z tych minigierek, pojebie mnie. Znaczy, narzekałem na konkretne minigierki bardziej niż... Wiem. Część minigierek to były dosłownie combat simulatory, więc ciężko to nazwać minigierką imo. No tak. Wiadomo. Bałem się, że mnie zrzuci TBH. Jestem bardzo, bardzo ciekaw, co ja będę sądził o Rebirthie, jak już kupię go sobie na PC na 30. Wiem, że absolutnie hejcę wyścigi Chocobo za to, że są jak 8B. Czyli wrzucają cię w rzeczy, na które nie możesz do końca się ustawić, bo paterny są... Znaczy inaczej, jeżeli będziesz robił dokładnie to samo, to one się będą dokładnie tak samo zachowywać, tak? Ale to samo możesz powiedzieć o 8B, tak? Bo w 8B też teoretycznie, jeżeli zaczynasz robić coś dokładnie w tym samym momencie, to zawsze jest to samo. Patrz to, że Sevik robił raz, dwa, trzy, cztery, pięć w 8B, tak? Aha. Więc to działa na podobnej zasadzie, ale jednocześnie robić dokładnie to samo w momencie, kiedy przeciwnicy mogą cię jakoś tam delikatnie przepychać, nie jest rzeczą prostą i oczywistą, tak? No tak, jasne. I czasami jest tak, że wyjeżdżasz sobie z zakrętu i widzisz, że bramka ci się zamyka dosłownie przed nosem i nie zdążysz już skręcić się w bramkę obok. Wolisz wyścigi Chocobo w Rebirthie, czy w dziesiątce? Za dawno grałem w dziesiątkę. Więc nie jestem w stanie powiedzieć to z pewnością, przy czym jednocześnie pamiętam, że dziesiątka była również skurwiała. Bro, doesn't fucking remember. Znaczy nie, ja pamiętam, jak okropna była dziesiątka, ale jednocześnie mam wrażenie, że to mi szło w miarę znośnie względem tego, jak mogłoby iść, o tak powiem. Czyli wyjęty z kontekstu. Pamiętam, jak okropne było FF10. Ja tego nie powiedziałem, what the fuck? Powiedziałeś, pamiętam, jak okropna była dziesiątka, dosłownie. Mówiłem się, że powiedziałem w wyścigach, whatever. Było to w kontekście wyścigów, ale tak jak mówię, można to wyjąć z kontekstu. Cześć, to darzę na riposte, co to jest? Normalne. Mamy to Eldening, więc masz rację. Just a bit of banter. Czemu te hejcie dziesiątkę? Minigierki w dziesiątce są zachwycające. Ale ja też hejcę minigierki w dziesiątce, po prostu chciałem się pośmieć z tego, że jak raz to ja mogę ciebie wyjąć z kontekstu, a nie ty mnie. Kiedy jedno z najmniej frustrujących Ultimate Weaponów do zdobywania jest albo Blitzball, albo Monster Arena, to wiesz, że coś poszło i tak? Ja nienawidzę Blitzballa, ale... No, jak już mówiłem. Yep. Honestly, najbardziej moją znienawidzoną minigierką nie były Chocobosy, nie był Blitzball, nie było... Pierony. Nie były nawet kaktuary. Pierony. Nie, wyjebane, pierony są banalne. Jakby zrobię ci to max za trzecim razem, jeżeli byś mi dał teraz tę grę, jak nie tykałem jej ze 4 lata. To jebie mnie. O, nice. Doskonale. Zastanawiam się, jakie tam jeszcze minigierki, bo jakie mogły cię doprowadzać do okrutwicy. Mate. To jest najbardziej nieoczywisty pick, bo... Nie wiem, czy kiedyś nie rozmawialiśmy o tym, że uważasz ją za najłatwiejszą. Cześć, próbuję sobie przypomnieć, jakie minigierki miały poszczególne postacie. Właśnie nie pamiętam, czyja to była, ale chyba Kimari. Kimari miał motylki w Makalani. Yep. No to ja nie kojarzę. Nienawidzę tego. Znaczy, nawigowanie po Makalani nie jest jakieś bardzo przyjemne, ale sama minigierka względem pozostałych jest okej. Okay. Mi się najgorzej robi. To jest najbardziej mnie frustrowała ta minigierka. Znaczy powiem tak, najłatwiejszy jako tako bym powiedział, że mimo wszystko jest Blitzball, tylko Blitzball zajmuje najwięcej czasu. Tak, Blitzball zajmuje dosyć dużo. Jeżeli ktoś nie lubi Blitzballa, to przez to będzie bardzo frustrujące. Yes. Kto lubi Blitzballa? To ludzie, którzy lubią Blitzballa. Nie znam takich ludzi. I don't believe. Nie należę do takich ludzi. Okej, okay, I do not believe you. Więc... Yep. Powiem szczerze, gdyby jakoś odrobinę to odbudować i zrobić z tego osobną grę, to pewnie by się sprzedała.
Tylko rzeczywiście trzeba by dojść jakiś taki porządny system, taki z ogarnięciem tego zajebiście zapomnienie. No czyli innymi słowy mówi, że trzeba by zrobić Blitzballa od nowa. Nie zupełnie od nowa, bo podstawy są. Wiesz, nie musiałbyś robić zasad od nowa. Ta mechanika, która jest, też nie jest jakaś absolutnie paskudna i nie do naprawy. Mimo. Wiesz, jak to mówią, jak coś jest niezłe. Dobre stara? Yep. Swoją drogą dziękuję Elden Ringowi za wreszcie danie kosom animacji backstaba pasującej do tej broni. Tego rodzaju broni. DS3 też miało chyba. Nie, DS3 miało jeszcze, że przekładasz całą kosę komuś przez plecy. DS3 nie miało tego, że opierasz komuś na ramieniu i ciachasz przez kark. Nie, absolutnie, kurwa, nie. Nie, nie było tego na 100%. Dam sobie rękę uciąć. Lewą, żeby nie było, ale dam. A nie, to, ten Reddit nawet pisze. Tak, wiem, że ufanie Redditowi zawsze i wszędzie. Reddit Brain? Czekaj, może to zobaczę. Chociaż pewnie nie zobaczę. Jestem tego pewny. W głębi duszy o tym wiem. Czy zobaczę backstaba dzisiaj? O, jest. Nie, jest przekładany przez plecy, w sensie wbijany, więc masz rację. Wiem. Może kwestia, że ostatnio jak grałem z kosami, to był to właśnie Elden Ring, a nie DS3. Mhm. Moje ostatnie tak. Podejście do kos DS3 to chyba były kosy Frida. O mój Boże. Kosy Frida. Notujcie w kalendarzu. Tak? Miałem w czymś rację. Nie pierdoliłem kompletnych głupot. Na tłumaczenie Shinjiego, które już zginęło w odmętach internetu. Nie no, słuchajcie. W moim tłumaczeniu jest o tyle dobrym mem, że czysto teoretycznie mogę iść do swojej uczelni i poprosić o to, żeby mi je dali. A ty to robiłeś jako praca na uczelni? Tak. To jest moja magisterka. Jesus, nice! Okej. Okay. O kurwa, to był błąd. Wow, tego nie wiedziałem. Wydawało mi się, że mówiłem. Shinji lore. Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że odkrywam lore. Jakoś nie wiem kompletnie tego, jeżeli mówiłeś, to jakoś mi to kompletnie wyleciało, a jeżeli nie mówiłeś, to jakby nie spodziewałbym się. O. Wiedziałem. O, lucky. O, on bardzo chainuje ten atak. Kole. Czy nie aż tak rzadko ma rację? Nie aż tak rzadko, ale to już trochę mam się w tym. Tak. Ja często mam rację, ale te nie pamięta się u nas wszystkich momentów, kiedy mam rację. Pamięta się tylko te, w których nie mam racji. Potwierdzam. No, doskonale. Tacy to przyjaciele właśnie w tym. W tym zaszczytnym granie. Przecież nie co od tego, żebyś mieli. Mówię. Motywacja negatywna jest u nas. Nie nagradzamy dobrych zachowań, piętnujemy złe. O mój Boże, czy ja dobrze widzę? Tak, że ma poziomy atak? Nie, ta kosa nie ma podwójnego cięcia, jest absolutnie niegrywalna. O nie. O nie. Może jak masz w dwóch rękach? Nie. O. Absolutnie. Znaczy, gdyby FDS-owy content triggera jest taki, że. Mógłby być sam moment od Daltona dalej i nic. Niewiele tracisz bez niego. I nic by się nie straciło. No, znaczy, nie, przepraszam, jeszcze ten Sinking Mountain. No, true, ale to wtedy po prostu kupujesz soundtrack. Chyba na oficjalnym soundtracku jest. Płyta trzecia, ścieżka pierwsza. Chuj, och, ten chuj mi duszę kradnie. Powinien go zabić, żeby mi nie kradł duszę, ale ja przecież jestem dobry graczem i nie będę umierał. Czym jest R4? Flash kart, na którego możesz sobie zgrywać karty. Okay. Tak, karty damy. R4 to jest taki L4, tylko w Japonii. Chciałem, fuck, przedziłeś mnie. God damn it, przedziłeś mnie. Ja sam miałem, to wam jeszcze trafiać.
Myślałem, że jest to czas. Ale well played, bardzo dobry rzecz. Cieszę się, że nadajemy na tych samych falach. Yes. Ja miałem L4 osobiście. W tej chwili, jeżeli jeszcze nic z tym nie zrobił, to jest posiadaniu Kaspara. Ja nie pamiętam, co miałem. Miałem jakiegoś zmodowanego DSI, ale sprzedałem. L4 taki guzik na padzie. Zaczynam się martwić, jeżeli masz L4 na padzie. Chłopcu, kurwa, ma FanStation 6. O kurwa. FanStation. Kolegowie, muszę przestać memować. Byłoby to wskazane. Żartowałem. O-o. W ogóle chciałbym tylko tutaj wszystkim oznajmić i tobie w szczególności, że bardzo się cieszę, że dzisiaj streamujesz, ponieważ dzięki temu, po pierwsze, nie muszę pisać magisterki. Po drugie, nie muszę kiedyś pana Tigera. Yep. Skąd wiedziałeś? Jesteś po tym genem bardzo przewidywalny ostatnio. Tak, a po drugie. Doskonale. Nie muszę grać. Swoją drogą, od dzisiaj będę miał podwójne powiadomienia, że mój znajomy skończył grać w giereczki. Bo jeszcze Marcin ci dał Jodena. Tak, jeszcze zacząłem Marcinowi grać giereczki, żeby zobaczyć, czy Jodenik podejdzie. O, nie graj w tę grę, bo kontrowersyjne tłumaczenie. Ja i tak pewnie kupię kiedyś tam. Ja pewnie też, tylko mówię, chcę zobaczyć, czy na pewno mi podejdzie, tak? Żeby się nie okazało, że zobaczę i po jakichś tam pierwszych dwóch godzinach stwierdzę, że to jest absolutnie dla mnie niegrywalne taki field test. Ja bym najpierw zagrał w swój kodyny, dlatego właśnie czekam na remas. Ad Marcin. Ty skurwysynie. Jaj. Czekaj. Steam. Ja nie bully! Wish lista. Release date to be announced. Pamiętam, jak były bardzo duże dawki kopium wdychane. I ktoś mówił, że na pewno jak Ejuden wyjdzie, to zapowiedzą datę premiery. XDD. Ja sobie jemu mam ten problem, że jego wszystkie te... Wszystkie twarze wyglądają tak samo, niezależnie od tego, czy chodzi o kobietę, czy mężczyznę, czy zwierzę? Nie, no czy zwierzę to nie... Wiem, nawiązuję do tego mema z Good Morning Chrono. Wiem. Jeśli Chrono dostanie... O mój Boże, to było akurat bardzo fajne. Ja odkąd wyszły FF Pixel Remastery, cały czas podtrzymuję, że Chrono Trigger... Powinien dostać ten sam treatment? Znaczy ja powiem, może ten soundtrack byłby słuchalny w całości? Ja powiem szczerze, że tak jak wygląda Star Ocean, to też tam jest bardzo dobra opcja. Jestem zarówno za tym, jak wygląda Pixel Remastery, za tym, jak wygląda w 2D HD i za tym, jak wygląda Remaster Star Ocean. Ja bym chciał zobaczyć w którejkolwiek wersji. Ja przy czym chyba Pixel Remastery z tej całej trójki chyba najmniej mi leżą mimo wszystko. Nie obierz, mi chyba najbardziej. Nie obie, że są złe, ale chyba najmniej mi leżą. Gdybym miał dwie złotówki za grę ze Star w tytule, która jest śliczna, ale jest chujową grą fabularnie. Znaczy, no, Star Ocean jest chujowe fabularnie z tego co wiem. Sea of Stars nie jest fabularnie. I to jest problem Sea of Stars. Okej. Okay. Sea of Stars fabularnie nie jest. Nie jest. Pytanie to gorsze, ale tak? Może cię skrzywdzić. Nie wiem, ja... Jakkolwiek chujowa fabuła by nie była, tak długo jak jest, to jest lepsze niż jej brak. Moim zdaniem. No, kto nigdy. No. Basically. Znaczy wolę grać w grę z chujową fabułą niż w grę bez fabuły. Znaczy powiem szczerze, nie wiem, jakoś brak fabuły w Nocturne nie aż tak bardzo mi nie przeszkadza z jakiegoś powodu. No bo ta gra jest niesiona przez absolutnie dojebany worldbuilding i combat system. Chciałem powiedzieć gameplay, ale nie gameplay, tylko combat system. Zdążonej kurwa. Yep. Absolute dog shit. Jedno z gorszych dungeonowo gier ever, jakie grałem. To się na dół spadało chyba?
Nie, droga do piątej kalpy to jest jakiś absolutny po prostu obraza człowieka jako w ogóle istoty żyjącej. YOLO! O, mate. Udało się, nice. Mam wrażenie, że byłeś gdzieś tak na granicy dostania. Też trochę mam takie wrażenie, szczerze mówiąc. Nawet nie blisko. Yep. Tam coś jest i nie chcę po to schodzić, bo mam wrażenie, że... Później na ten. Później nakładeczkę drewnianą. Pussy. Nie jestem pussy, bo poszedłem się bić, przeszedłem. W majówkę ci się przypomnie, że jesteś pussy karciarzem. Bo grasz w tysiąca jak w LCK. Skalujesz się kurwa co 50 punktów i nagle wygrywasz. Czekaj, nie słyszę kogoś, kto jest na minusie, przykro mi. Co? Znaczy, ja powiem tak, ja przestaję grać jak pussy karciarz, jeżeli może to sprawić, że ktoś nie wygra. To wtedy jestem kompletnym przeciwieństwem pussy karciarza. Jak tak, się grasz tysiąca, nie wiem, dobierasz sobie kilka osób, a na koniec wygrywasz Indy. Potwierdzam, było tak. Potwierdzam, bo jeszcze Indy. Niezaprzeczalnie. Jest to jeden z faktów życia. Tak. Boże, dzięki Bogu za to, nie, że... gdybyś Indus sądził, że nie umie wygrać z tysiąca, to by po prostu adaptował pussy karciarz styl. Tak, ja nie jestem słony, że nie wygrywam w tysiące. Ja jestem, to jest kwestia zasad. Ja po prostu nie będę grał w tym stylu, ja odmawiam grania w tym stylu. Ja mogę grać 300 co grę i wylądować na czterocyfrowym minusie, jak on give a fuck. Jacek jest LCK. Ty jesteś LPL. Dokładnie. Ja jestem LEC. I am dog shit. Dokładnie. Jest dokładnie taki poziom. Czekajcie, aż was 3-5-8 nauczę grać, to dopiero będzie zabawa. Ja jestem otwarty. O, widzę, że dostałeś to. Filipinią. Tak. Boże. Mam wrażenie, że za każdym razem, który jestem, to znajduję nowe lokacje i mnie to niepokoi. Ale tam chyba... na dół już nie zaskoczysz. Szybkie CV? No sure. Znaczy tam na dół zaskoczę, jeżeli chcę stracić życie, a chwilowo nie chcę. Tak? Chwilowo? Mam inny chęt, nie bym w ogóle nie stracił życia, ale wiem, że mi to raczej nie grozi. Te ciążki na mają sam i pewnie sobie pogramy w 3058. Zgadnie w Macao jakieś. Te ciążki na majówce będą... No, you motherfucker! Na... Jakie kurwa Uno? A masz Uno? Fucking Uno! Ja nie. Też nie mam. O, masz Xboxa, więc masz Uno. Mogę pożyczyć, mam znajomą, która ma chyba z 8 różnych talii Uno. W sensie, że każdą inną, bo tych wersji jest od chuja. Aki się oferuje, że może zabrać Uno. A, okej. Okay. Mam znajomą in question. Mam grę na pełnym ekranie i nie zawsze patrzę na czat. Proszę, daj mi się przydać. What do you mean? Szyn właśnie powiedział, że nie chce, żeby Aki była przydatna. Tak, właśnie to powiedziałem, tak było. O czym wy kurwa wafujecie? Kim ja jestem w waszych oczach? Kurwa mnie. Ah, fucking hell. Czym jest bullying? Dobrze, że sobie nakupiłem kurwa pół lodówki piwa dzisiaj. Ale patrz, to nie ja tym razem jestem, Shin, zobacz, ja nic nie mówię. Radę. Tym razem? Tym razem, bo... Po prostu chwilowo wszystkie siły mentalne idą w innym kierunku, nie mogę być kreatywnie bully. A tam nie możesz. To nie możesz. Au. Nie mogę, ja teraz w głowie mam kurwa komparycję. Tylko jedno w głowie masz? Ta. Kurwa konopi 5 gram. XDD. Nie, no to wczoraj. No. Yes. Wczoraj chyba nawet nie było 5 gram. Proszę ich wyjmować tego z kontekstu! What do you mean? Jeszcze raz, ile jest legalnie? 10?
Bo nie pamiętam sobie. Zależy jakie. Medyczne i to są rzeczy medyczne, jak wszyscy wiemy. Dobra, z tym kolego chyba nie chcę walczyć. Nawet jeżeli on ja mam przepisaną medyczną na wszelkiego rodzaju bóle egzystencjalne, które mi serwujecie. Czy ja chcę go pomemować? A no, propos by ryby. Zemsta. No dobrze. Chyba nie chcę. Fajnie. Rozumiem. Mam wrażenie, że pomijam coś ważnego tej mnie to denerwuje. Dajcie mi zapalić latarnię, pies, bo ciemno. Jezu, czemu w każdej grze nie ma takiej latarni? Co nie? DS2 wishes it could be this good. DS1 też. W DS1 dostajesz coś takiego najwcześniej gdzieś po połowie gry. Znaczy... Wspomniałem o DS2, bo to była gra, której chyba jednym z takich dużych punktów był system oświetlenia. Tak, kojarzę. No ja tak się zastanawiam. Nie no, DS1 czy nie możesz mieć szybciej chyba nawet na jakieś zapytania. Jeszcze raz? Aż nie. Gdzie jest ten... Shin przed chwilą odciszył się, otworzył sepuchę i się wyciszył, oto czad. Shin, jako że ty jesteś naszym ewidentnym ekspertem od DS1? Piss off. Kontynuuj. Gdzie jest ten... gdzie jest Złoty Foggate w Izalith? Możesz skorzystać ze skrótu przed tym... przed otwarciem Złotych Foggate'ów chyba. Właśnie wydaje mi się, że ten, że Złoty Foggate jest przed tym, przed... Przed Fire Sage'em ci się wydaje? Tak mi się wydaje. I że przez to, nie możesz skrótu użyć. Co tam Shin popija? Prawdopodobnie jakieś piwerko. A wymyślicie, że ja żartowałem z tym, że kupiłem sobie dzisiaj pół lodówki piwa? Znaczy nie. Absolutnie, kurwa nie. Po prostu kwestia tego jakie. God damn it. A! To nie to, Entrance to the Demon Ruins jest ten? Kurwa, zajebisty browar, nie słyszałem o nim wcześniej. Ciekawe. Jaka marka piwerka? Nie jestem pewien, że to jest zajebisty browar. Drogo, raz zrobiłem bardzo mądrą rzecz, żebyście wiedzieli, wpadłem tutaj w górę. Aha. Jak tutaj nie odblokowałem sobie z drugiej strony tym. Ajaja. Doskonale. Keystone'em. Mądra na moment. Nie da się to spać. Tak. Odpowiadając na pytanie, ostatnio zobaczyłem, że Lidl ma jakieś śmieszne kolorowe puchy i po prostu kupiłem po smaku z każdej i będę testować. Wyjebałem dzisiaj 7 dych na alkohol. Degustacja. Nie powinienem absolutnie był tego robić, ale whatever. Nie powinienem tego robić, ale chuj, moje ulubione. Mniej więcej. A to jest skrócik, dajcie mi skrócik. Usiadłem sobie gdzieś. Siadam, bo nie mogę stać obrażeń. Czy jakoś tak? Czy mnie stać na poziom? Nie. Czy stać mnie jak Zimrunę? Pewnie tak. Zdecydowanie. 5 chyba? Bo to są 4 setki. Jeszcze nie wiem, co pada na sofie dam, ale chyba na hapeki. Kiedy masz wątpliwości, wydawaj HP. Żebyś nie został z vigor czekowany. Ja to nigdy nie jest zły pomysł w Elden Ringu. W Lane raczej nie grozi vigor check. Będę musiał jeszcze na pewno dać 3 punkty w siłę, żeby móc nosić kosę w jednej ręce bez Sorsila. Znaczy z Karsila? O Boże, opływa. A, to dlatego, ty dalej nie masz statów, tylko masz tego, masz Sila. No tak, to wydawało mi się, że mam 23 fave. Bodaj Sorsila? Bo Sorsil jest później. Ten lepszy. Znaczy zależy jak idziesz, tak? Bo Radagon Sorsila jest bardzo łatwo zdobyć. Znaczy dlatego poprawiłem się, że ten lepszy. To Sorsila nosiłem już do końca gry, teraz jak przechodziłem. Mi się wydaje, że Sorsil jest mało przydatny, jak już masz odpowiednio dużo poziomów.
Że efektywnie za dużo HP tracisz. Ja go nosiłem długo, ale nie na pewno nie do końca. Znaczy ja chyba miałem na tyle staty, że nie... Nie ten... Nie przekreślałem softlocka? Bo ja sobie biłem po trochu w ten, w... Biłem sobie w Vigor, w Endurance, w Mind, w Strength i... Kurwa, to jest rare broń. Pierwsza co widzę chyba. Ale w Intelligence dużo na pewno. I see. Skalowanie test dexa bazowo. O. Ciekawe. Potencjalnie mogę myśleć o tym, jak... Musiałbym zobaczyć, jakie to ma skalowanie generalnie. Zobacz, czy jej nie zakląć na faith. Znaczy nie, na faith na pewno nie, bo ta kosa ma holy damage wbudowany. Bardziej myślę, jakbym chciał jakąś broń na fire albo na lightning. Bo na magię, faithowe buildy nie mają chyba nic, a fire i lightning powinny móc być jakoś. Chociaż też mi się wydaje, że to jest tak, że fire jest bardziej albo bez skalowania, albo z siły, a lightning jest albo bez skalowania, albo z dexa. Ta lightning z dexa skaluje. Lightning masz według wiki, masz EC, tego masz C z dexa na lightning plus 25, z tego co widzę. Dobra, gdzie tu się spadało? Tędy? Chyba tędy. A sacred masz bez faith? Really? Znaczy mówię, przez to, że mam kosę, to nie do końca chcę dawać ten. To tak, po prostu wiesz, sprawdzam, bo mówiłeś, że chcesz broń dex faith. Aha. Znaczy wiem, że dex faith na pewno jest w Leyndell, tak? Ale Leyndell jest dość spory kawałek stąd. O czym mówisz konkretnie? O Bolt of Gunsex. No tak. Znaczy, nie wiem. Ja, tak jak mówiłem na ostatnim streamie, w momencie, kiedy masz taki, a nie inny system Ashes of War, to twoją bronią dex faith może być cokolwiek, co wszystko podniesiesz. No. Jeżeli masz akurat odpowiedniego Asha, tak? Mm-hmm. No tak, ale to jest dosłownie jest ci potrzebny. Jeżeli masz też Short Blade'a, chyba mogę nie mieć jeszcze Short Blade'a na tego typu rzeczy. A to nie jest tak, że jak masz odpowiedniego Asha, to... Musisz mieć Short Blade'a, chyba. Tak, potwierdzam. Bo... Musisz mieć, tak jak jest z węglami w DS3, że na określone infuzy musisz mieć określone te, określone węgle. To tutaj musisz mieć określone wet blade'y na niektóre rodzaje ashów, of warów. Rozumiem, że na przykład bleed jest dostępny z buta, to jest czysty przypadek. Albo jest z buta, albo jest z pierwszego wet blade'a, który dostajesz za znalezienie NPC. W tym pseudo-tutorialu. Znaczy on nawet nie jest w tutorialu, tylko w tym, gdzieś jeszcze w Limgrave. No tak, w tych pierwszych ruinkach po wyjściu z First Step. To nie jest NPC, right? Tylko to jest... Tak, to są ruinki. No. Tak. No, znaczy tak, ale to właśnie znalezienie tego Wet Blade'a to jest literalnie żaden problem. No. Tak, owszem, ale to nie jest tak, że zawsze go będziesz miał. Aha. Możesz go mieć natychmiast po rozpoczęciu gry. Backstep nie. O, już. Zawsze zapominam, że ich się w ogóle da backstabować. Nie da się chyba. Nie da się. A, No właśnie myślałem, że go złapię na backstabie i nie weszło. A, okej. W ten sposób. Myślałem, że wiesz, że się po prostu ustawię za daleko albo po skosie. Strasznie lubię Crucible Knightów. Oni po prostu mieli jedną robotę, być tak cool, jak się tylko kurwa da. Wypaliło w 100%, uwielbiam tych przeciwników. Wizualnie oni są... Oddają w 100%. Zresztą do walki z nimi też są przyjemni, moim zdaniem. Znaczy mam jeden mały gripe polegający na tym, że ogon może być follow-upem do dosłownie wszystkiego. Ja lubię takie rzeczy. Znaczy no to się pasowuje w to, jak Elden Ring się gra, że tak to ujmę. Że przeciwnicy mogą mieszać kombosy generalnie. Tak, ja strasznie to lubię, że właśnie kombosy mogą się kończyć na różne sposoby i tak dalej. Bardzo fajnie. Znaczy moim problemem jest to, że kombosy mogą się nie kończyć. Właśnie u mnie to jest... Znaczy, to jest coś innego niż w Soulsach i do tego trzeba się przyzwyczaić. No.
Ja nie mam nic przeciwko różnorodnym kombosom, tylko ja mam bardziej coś przeciwko, jeżeli te kombosy to jest kwestia... Chciałbyś, żeby te kombosy to były na przykład, że masz 12 różnych kombosów, a nie jeden kombos, który może mieć w sobie różne ataki. Kanda? Wezmę się. To ja nie, mi się podobają... Mi się podoba to, co Elden Ring robi. Z tym, że wiadomo, że nie lubię rzeczy typu Morgoth, który ma kombosa na 30-40 sekund. Z Morgothem się jak najbardziej zgadzam, że on ma za długie. Jestem fanem czegoś takiego, co na przykład Ultra Kill ma w swoich superbossach, mianowicie oni mają taki swój wewnętrzny pasek staminy, który im się zużywa w zależności od tego, jaką akcję zrobią. Więc... No i właśnie też czasami mam wrażenie, że bossowie w Elden Ringu po prostu nie mają staminy i to mnie boli. Więc jeżeli po prostu nawet będzie jakiś combo, to w pewnym momencie stamina się skończy i masz chwilę, kiedy przeciwnik jest nieaktywny. Okay. Co jest dla mnie całkiem fair, no jeżeli wiesz, uda ci się uniknąć skomplikowanej, długiej sekwencji ataków, no to moim zdaniem zasługujesz na chwilę, w której będziesz mógł swobodnie albo pieprzać damage, albo się wyleczyć bez jakichś konieczności robienia czegoś więcej, nie? Aha. Nie, bo wtedy... Zgadzam się. Counterpoint Morgoth Go Spin. czy ja to spada? Tak, tam na dole jest ten kryzalit dla Roderiki. Znaczy zastanawiam się po to, czy nie chcę tam wejść z jakiegoś innego miejsca, ale I guess. Chcesz rozrobić questa? Nienaprzeczalnie chcę, tylko nie byłem pewien, czy chcę go bić z tego miejsca. Chcesz robić questa oficjalnej Brytyjki w Lands Between. Oj, mate. British. British, aren't we? Opływa. Ciekawe, czy cię zapyta, czy masz license na przywoływanie duchów. Oh mate, you have a license for that? Ball of water? Tak. Boże, on ma za dużo. A propos przeciwników, którzy im mają za długie kombosy? Yep. Znaczy, to Biffen on też ma... po prostu długi kombos, a nie go mieszę. Ja bardziej chciałem powiedzieć, że to be fair, to jest jakieś 12 osób zszytych razem. Też. Kurwa, to jest ten przypadek day them. Yep. Tak. Myślę, że gra w Ted Sion nie jest niebinarny zwykle. Najgorsze jest to, że on nawet po tym długim kombosie... Kolegów. Najgorsze jest to, że on po tym długim kombosie nawet nie ma jakiegoś długiego okienka, żeby go bić. Mhm. Bo to on teraz zajął 7 ataków. O nie, przepraszam, 8. I od razu przechodzi do kolejnego. Teraz... Jak są... Jezu, pomyślałem o czymś okropnym. O Boże. Jeżeli to nie jest coś, co możesz swobodnie powiedzieć, to chociaż napisz. Mogę. Przypomniało mi się, jak teraz krążą te memy, że faceci powiedzą hear me out i pokażą ci zupełnie normalną, ładnie wyglądającą kobietę. Kobiety powiedzą ci hear me out i pokażą ci to. Widziałem coś w tym stylu. No dobra, to będzie skakał i po tym można go... Dachu, a nie można? Przepraszam. Ja widziałem coś takiego z jakimś śmiesznym szczurasem ostatnio. Ze śmiesznym szczurasem XDD. Nie był to XDD. Nie był to XDD. To nie jest szczur. Ja tam zawsze będę widział szczura. Ja tam widzę kota. To jest kot marki szczur. Wyślę wam na tym na Discordzie. That's Beyblade! Mniej więcej. Let it rip. Beyblade. Nie, chuj. O, teraz Blitz wszedł doskonale. Dosłownie po jego śmierci, zajebiście. Wyspa chuj. No dobrze. Rozumiem, wracamy na górę po raz trzeci, jak jest. Sprzedamy.
No i to zastanawiam się, czy nie jestem jeszcze bardziej niewłoszczulwą. Jesteś. Jezus. Zastanawiałem się, czy spadasz, bo jeszcze do Jera muszę znaleźć. No, to jest tak zwany bezpieczny play. Byłoby to bardzo on brand. Tak. To. Cześć, stąd się spadało. Wyskoczyłem z powietrza, mam wrażenie. Ja muszę pamiętać, żeby w swoim odpoczynku poegzaminowym nie zapomnieć przyciąć tych utworów pozostałych. Uprzedni weekend. No, mówię, tylko że muszę o tym nie zapomnieć, bo będę kurwa w stanie absolut bliz. Przez to, ile ja o tym pierdoliłem, mam wrażenie, że to nie jest zapominalne. Nawet jeśli, to najwyżej pociachasz pierwszego po prostu przed tym. Tak. O Boże. Weź sobie to na pendraku po prostu i tyle. A czy ja laptopa wezmę po prostu? A! Okej, okay. Ja sobie na pendraczku wezmę. Wypadałoby to zgrać swoją drogą na pendraka, ale nie mam go tu nigdzie na wierzchu. Nie no, Sevik, słuchaj, ja mam bardzo dobry deal. Mówisz mi, co mam zrzucić i ja ci to zrzucam. Tak! Tak, kurwa, tak zrobię. Yes. Słuchaj, zgraj mi Baldur's Gate 2, walka ze smokiem. O, tak. Okej, okay, a stadion? To nie ta gra chyba? O, owszem, to o cyferkę źle, wiem. Mm-hmm. Czy na dole jest Rozier? Tak mi się wydaje, tylko zostałem się spadł. A, chyba ja. Ale nic mi się nie stało. Jest tu Rozier, czy ja muszę najpierw za Dejko zagadać? Tu jest. Jest. Hello. No całkiem dowolony drip. Yep. Zadziwiająco kolorowy, jak na standardy Souls-o podobnych rzeczy. Czy Elden Ring ogólnie jest mocno kolorowy? Tak, ale dlatego właśnie podkreśliłem, że ona jak na standardy serii, a nie konkretnie gry. Elden Ring ma absolutnie fenomenalną prezentację. O, yep. Holy fuck. To najlepszy Ash of War. Tak. Zbin web. Swoją drogą przysięgam to, że możesz mieć to na blidującej broni, jest tak absurdalne. Jest całkiem komiczne, to prawda. A mi pasuje do broni, na której jest, ale wygląda absurdalnie. Broń goes brrrr. Też nic nie przebije tej kotwicy z Wild Strikes. Czyli bierzesz po prostu jak w dojebaną kotwicę ze statku w jedną rękę i ją machasz na boki. Just a bit of banter. Nautilus moment. Czy ja tam muszę wchodzić na górę? Chyba tak. Menu gusta. Chcę, żebyście wiedzieli, że piwo ananasowe jest absolutnie chujowe. Powiedziałbym, że z tego, że powiedziałeś ananasowe, już wiedziałem, jaki to będzie smak, ale nie jestem fanem ananasa generalnie. O, to kompletnie nie smakuje jak ananas, ale jest podpisane jako ananasowe i jest kurwa tragiczne. Ale no nic, bomba to bomba. Bomba. Już za tydzień. Póki jestem studentem, to mogę tak mówić. Bomba. Ja nie jestem tak. Studentem i też mogę tak mówić. Dobrze. Młodość jest w głowie, pamiętaj. Młodość to nie stan ciała, tylko stan ducha. Chciałbym. No. Shin, jak się tłumaczy drip? Styl. Stylowa. Ta stylowa, mniej więcej. No. Tak naprawdę ja jestem Shin, potwierdzone info. Jesteś... Nie mów tak. Can't spell Shinji without Shin. Tak, czy ktoś kiedyś widział Shinji'ego jeszcze na jednym pokoju? Sevik. Nie, czy jest to gdzieś udokumentowane? Tak myślałem. A czy ten Sevik jest gdzieś w twojej okolicy? Kurwa, gorący Sevik w twojej okolicy. Już za tydzień. Niezaprzeczalnie. Czemu nie używasz polskiego Shin, używający polskich zwrotów zamiast angielskich? Bo drip weszło na tyle do popkultury. Plus ja mam problem właśnie, to jest straszna rzecz dla mnie. Szczególnie, że ja na przykład w pracy nie będę mógł używać języka innego niż polski w 100%, że ja myślę po angielsku. Więc jak ja patrzę na kogoś, kto jest ubrany w jakiś taki
nie chcę powiedzieć nowoczesny, bo to będzie brzmieć głupio i boomersko, ale chodzi mi o taki współczesny, ale luźny styl. To właśnie mi się Smart casual. Mam w głowie słowo drip, a nie styl. Cześć, Tate. Come on. Pomyśl i napisz o Mori zamiast Ori. Nope. I would never. Nawet pomimo mojego bardzo mieszanego stosunku do Will of the Wisps, nie powiem, że ta Omori jest nawet blisko tej gry. Absolute dog shit. Opowiada. Czy ja to robię? Nie wiem. Zależy co. To. Okej. Okay. Byliło się. Ewidentnie. Uuu! To było całkiem czyste. Nice. To całkiem czyściutkie. Holy shit. Nice. Dzięki, ładny. Dzięki Bogu, że Asha mają pois na trafieniach. Bo z tego byłaby tragedia. A propos bardzo niemieszanych wypowiedzi, dzięki, że Asha mają pois. Ja wiem, że w kontekście mechanik gry też jakby nie wyobrażam sobie. Nie grałem po polsku, więc nie wiem, jak się tłumaczy. Tak. A nie chcę w locie tłumaczyć. Wiadomo. Nie. Zresztą musiałbym się zastanowić w sumie, jak sensownie pojść tłumaczyć na te. Nie wiem, czy polskie nie tłumaczy pojść jako równowagę. Ja bym powiedział, że to będzie bardziej stabilność chyba. Biorąc pod uwagę kontekst tego, co to jest. Mhm. Że to. Ta statystyka sprawia, że cię trudniej wybić z ataków, to nazwałbym to bardziej stabilnością niż równowagą. Mówisz, że to nie cię wyprowadzi z równowagi? Tak, a o co chodzi? Przepraszam, musiałem. Postawa to jest lepsze tłumaczenie tego słowa w izolacji, ale w kontekście bardziej pasuje właśnie tak jak mówię, tam stabilność, czy nawet niech będzie ta równowaga. Ale na pewno nie postawa. Olala. O, to było dłuższe, tak niż myślałem. O, znowu się da nas bejcić. Za każdym razem się da na to bejcić. Nie, no na pewno wcisnę ten jeden atak jeszcze. Shinji na temat dostawania tym konkretnym Ashoforem. I will be there no matter what. Niezaprzeczalnie. I've got one more in me. Uwielbiam te NBA reakcyjniaki i ten, nie tylko NBA, ale w ogóle sportowe. Ja właśnie wróciłem w miejsce, w którym nie chciałem być, prawda? Idziesz do Godwina teraz? Nie. Nie, Jacek jest po... przeszedł właśnie obok tego. Stone Sworda? No to tutaj były te dwie kwestie, Stone Swordem się otwierało, tak. Tak, racja. Sytuacja z klasyka, ojebie mnie. Yes. Tak, już widzę, gdzie jesteś. Zastanawiam się, czy po prostu nie przebiec tam, gdzie powinienem teraz już być. Możesz? Bo ważnych rzeczy zostało mi jeszcze podbiegnięcie do Godwina chyba tylko. I zgadnięcie tego. Backframe'owych rzeczy. W sumie pytanie. Nie mogę zgadnąć backframe'owych rzeczy, prawda? Nie masz stąd tak dobry przykład dojebanego environmental storytellingu, aż mi szkoda, że Delcek nie jest o nim. Może być. W sensie nie do końca jest znaczy, powiedziane, że nie będzie o nim. Pewnie częściowo o nim. No. Ja jeszcze chciałbym. Będę wracał do tego samego ogniska. Zastanawiam się, czy będzie tylko jeden DLC do Elden Ringa. Chyba zapowiedzieli, że tak? Wydaje mi się, że tak, i biorąc pod uwagę, jak duża to gra, to absolutnie im się nie dziwię. No, jasne. Tylko jeden. Biorąc pod uwagę, że ten DLC to ma być jakby w wielkości przynajmniej jednego regionu, to się nie dziwię. Dobra, po raz 15 wracamy do tego samego Gejsa.
Zresztą, no jak zobaczyłem trailer i ile tam jest napakowane rzeczy. Yep. Jesus. To jest DLC. A mi wiadomo, że Elden Ring jest ogólnie sensuje dużo, tak, ale powiedziałbym, że to jest DLC pokroju wszystkich DLC-ów DS2. To może być większe niż Ring City. W sensie na pewno będzie, tylko zastanawiam się, jak bardzo. Bo to może być znacznie większe niż całe Ring City. Wydaje mi się, że to może być rzędu wszystkich DLC-ków danej gry. Większe, i oczywiście z tego powodu też większe niż DLC do jedynki. Wiesz co, nie chcę, żeby było większe jak w Ring City? Paski zdrowia! Znaczy nie, paski... Ring City nie miało dużych pasków zdrowia, właśnie... w sensie miało odpowiednie paski zdrowia, moim zdaniem. Inaczej, Ring City nie ma ogromnych pasków zdrowia, Ring City ma duże resisty. Actually. Bossowie mają wysokie, efektywne HP, nie ma, ja nie wiem. Ale nie mają aż tak dużo HP. Kto to przyszedł? Pan Marudna. Yep. Aż czekaj. Jedna rzecz mnie ciekawi. Ciekaw jestem, jaki będzie design bossów. Tak, jestem... będzie wielki boss z włócznią. To jest coś, czego nie było wcześniej. Jeżeli nie liczysz tego, że Sin miał wsadzoną włócznię w dupę. Znaczy, nie chodzi mi o design wizualny, chodzi mi o gameplayowe rzeczy. No to mam na myśli, pokaż mi dużego przeciwnika, który nakurwia cię włócznią w tej serii wcześniej. Ornstein? Ano. Który ma 3 ataki. Przesuwanie poprzeczek? Pułków? Cokolwiek? Nie, jak, okej, okay, jakby I concede that, tylko on jest jeszcze... On jest przed erą szczytowego gameplayu z tej serii, więc nie patrzę na to aż tak. I swoją drogą też chciałbym się poprawić, bo odrobinę przesadziłem, bo sobie z Ring City mają dużo HP. Znaczy nie, porównywałem względem innych bossów po prostu i wydawało się, że mają mniej HP, ale dużo resistów, a jednak aż tak nie jest. Teraz to już nieważne, już jak zepsułeś, że... Nigdy, nie? Jezus. Sprawdziłem to dla przykładu, taki co Sindel ma w sumie blisko 11, Gaal ma 15. I Midir też ma 15, żeby nie było. I Imo Soul of Cinder powinien mieć 10999 HP, kto wie, ten wie. True. Nie rozumiem. Że zostało mu literalny jeden, jak zabił sobie klan na speedrunie? Yes. XDD. Zresztą ten, ja nie wiem, co do Ring City, to mam wrażenie, że te paski były odpowiednie do tego, czym ci bossowie byli, zarówno fabularnie, jak i żeby zdążyli wszystko, co potrzebne, pokazać gameplayowo. Sylwio, o czym ty kurwa waflujesz? Nie wyobrażam sobie, żeby Gale miał krótszą walkę. Ja mam jeden problem. Jeżeli grasz magiem, tak wiem, że to już inwajduje cały argument, przepraszam, już nie będę, ale jeżeli grasz magiem, to bicie na przykład takich książąt jest absolutnie kurwa paskudne. Było nie grać magiem. To prawda, wiem. Przepraszam, już nie będę. Szczerze pomijając, czy to wygląda, co sądzisz o mocach fabuły? O czym fabuły czego? Czym są kurwa klimaksy fabuły? Punkty kulminacyjne zakładam. Znaczy ja wiem, to ale... nie zmienia pytania. Właśnie, bo nie wiem o jaką grę chodzi. Chętnie się wypowiem, tylko nie wiem o czym. Co? Czy ktoś powiedział klimaksy na przez zaklęcia w DS2? Niezaprzeczalnie. O bo... What do you mean? Czy wy coś piszecie na konfie? Nie. Po prostu Sylwia nas konfunduje. O czym jest waflowane w tym momencie? No, jest pytanie o klimaksy fabuły, czego nie rozumiesz. Znam wiele bardzo dobrych. Robi całą kurę wafli. True! Znam wiele bardzo dobrych. Frone 5 nie jest jednym z nich na przykład.
Mimo mojej, czy tam Frony 4, nie pamiętam, czy ona ma 5 rozdziałów, czy 4. 4 ma. Piąty. Tak? Ma 5? Czwórka to było pijany. Powstrzymywałem się, żeby nie powiedzieć, bo mogę... Wiem, szukałeś spoilerów, tak. Tak, masz rację, rzeczywiście, czyli dobrze powiedziałeś na początku. W początku dobrze. Tak, powiedziałeś dobrze. Nie, ja ziemno już wiesz co, zawahałem się przez to, że ona ma 2A, 2B. Tymczasem oszedł mająca trójkę tak. Na endgame'owy poziom. Na ostatni raz, tak. No, śmiesznie są porozkładane rozdziały w Octopath Q2. Oszat ma rozdział pierwszy, rozdział 2A, 2B, 2C i rozdział trzeci, gdzie na przykład Oswald ma 1 i 2 połączone, tak. Potem 3, 4, 5. Później masz 1 tego. Plus 2 HD Remix. Masz właśnie jakąś Casti, która ma 1, 2A, 2B, 3, 4, czy tam 1, 2, 3A, 3B, 4. Jedno z obojga. I tak dalej. I masz normalną progresję u niektórych. Mhm. 1, 2, 3, 4, opcjonalnie 1, 2, 3, 4, 5. Mhm. Ale tak, ostatni rozdział Frony na przykład nie jest zdecydowanie dobrym klimaksem fabularnym. Jest kurwa tragiczny. I... Zdecydowanie widywalne przedziały, jeżeli chodzi o punkty kulminacyjne. Zmarnowany potencjał TM. Nawet nie jestem pewien, szczerze mówiąc. Jakby to sam boss tam tak inwaliduje po prostu całe to, jak dobry jest ten rozdział do tego momentu. Fucking hell. Jest jedna z lepszych lokacji w grze, a potem boss. I fuck off, mate. Sylwia ma bardzo intensywne czwartkowanie, dzisiaj widzę. To ogólnie bardziej przeżywam są takie zdecydowanie. Ja ryczałem na 6 z 8 ostatnich bossów w Octopath Q2, bo muzyka. O, skok jak na drzewo. Tak. Właśnie, jak mówimy o soundtrackach, wezmę sobie telefon i będę przycinał tę listę. Ty na telefonie to robisz? Znaczy nie, playlistę. Nie. Playlistę, nie. Playlistę na wyjazdową, bo mam, okay. Bo jest okay. Za długa. Okej. Okay. Ile my będziemy jechać? Za 3,5, nie? 3,5, no. Yes. Co tam masz ciekawego? Szybkie zywy. A, okej, okay, dobra. Boję się. Dobra, jestem. No właśnie, żeby odpowiedzieć na pytanie, co mam, to aha. Musiałem najpierw pójść do dealera. Okay. Dobra, mam 87 ścieżek na razie. Dlatego mówię, że to... Najgorsze jest to, że Fubar na telefonie miał funkcję, żeby wyświetliło się, ile czasu ma dana playlista. I w masz Fubara na telefonie? Jesus. Tak. Okay. I w którymś update'cie to zabrali i mnie to wkurwia. Ah, hell. What did they mean by that? Czy ja tutaj musiałem podpowiedzieć tego olbrzyma, który jest przed samym gotikiem? Chyba jo. Ja pierdolę. Coś chciałem powiedzieć. Jak chcesz, to ja mogę DJ kopać tę trasę. Przecież. Znaczy, ja uważam, że podział obowiązków na drogę w jedną i drugą stronę jest całkiem porządny. Okej, dobra, fair enough. Brzmi jak play. To kiedy? Octopath jedynka na streamie? Mógłbym w końcu zrobić streama Octopath jedynki, żeby przejść jedynkę. Starałem się wrzucać po prostu rzeczy, których ja zazwyczaj nie puszczam, też puszczam mniej. Ile rzeczy z reloada tam jest? Tak. Z reloada nie aż tak dużo. Tu się nie spadało, tu jest niebezpiecznie jebać to. Rebirtha sporo powrzucałem, bo chciałem ci popuszczać. Really? Okay, weź kurwa z tym Rebirthem. Nic nie wiem o tej ścieżce, więc chętnie się zapoznam. Rebirtha mam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 na mecie. What do you mean? Czekajcie, mój stream zaraz wpadę z overka, ale puszczę soundtrack Rebirtha, który mam wciągnięty.
chociażby. O nie, w momencie z tą zepsutą siódmą płytę. Przepraszam.